Nadajesz na żywo. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Cześć, cześć, cześć. Poczekamy jeszcze sekundkę, aż wbijecie do nas. Prawda, siatki wita. Wczoraj sam oceniałem występy naszych drużyn w Lidze Mistrzów. Dzisiaj Wojciech Drzyzga w koszuli prawie przypominającej tę mistrzowską, troszeczkę inne kolory. W jednym sklepie, w jednym czasie. Te koszule się cholernie starzeją, ale ja strasznie lubię. Dawno cię nie było. Coś tam zaszyłeś na wsi. Rozumiem, że teraz zimno, ziemia zamarzła, już konewką nie da się podlewać. Nie, no teraz jestem trochę trudniej dostępny faktycznie dla was, bo faktycznie jestem troszkę dalej od Warszawy i muszę dojeżdżać na takie spotkanie jak naprawdę siatki, ale to zawsze duża przyjemność. Była też siódma strefa przed chwilą zakończona i też zakończyła się pierwsza kolejka Ligi Mistrzów, więc o Lidze Mistrzów sobie porozmawiamy. Może od tego zacznijmy, bo myślę, że troszeczkę optymizmu, jeżeli chodzi o panów Zaksa, bez dwóch zdań taki pewny, mocny trening. Tak, no Zaksa to nie mieliśmy żadnych obaw, zresztą no to już wszystkie kalkulacje sportowe przed meczem wskazywało, że ta przewaga była, nawet nie oczekiwałem, że to będzie takie lanie siatkarskie i powiem szczerze, że nawet całego meczu nie oglądałem, bo wiedziałem, że to jest droga bardzo, bardzo prosta i łatwa i zresztą Zaksa pokazuje i na naszych boiskach grę taką bezwzględną. Oni grają bardzo równo, bardzo, nawet bardziej niż bardzo poprawnie i skutecznie. Oni nie gubią łatwych punktów. Ich jakość gry jest, no ale prawdziwe wyzwanie przyjdzie za chwilę, bo na razie to nie był przeciwnik na miarę Zaksy. Tęskniliście za Wojtkiem, w takim razie Wojtek jest. Czy to jest Zaksa, biorąc też pod uwagę, bo troszeczkę będziemy sobie łączyć plus Ligę i Ligę Mistrzów i skakać. Czy to jest Zaksa, biorąc pod uwagę też komplet zwycięstw i taką równą formę Kędzierzynian, czy to jest Zaksa troszkę mocniejsza, a na pewno stabilniejsza niż w zeszłym sezonie, bo te główne dwie zamiany to jest przyszedł Śliwka i Kaczmarek za Araujo i Buszka, tak? Powiem tak, no wydaje mi się, że zamiana Torresa, chyba pomyliłeś, Araujo. Torresa, tak. No, Torres był zawodnikiem o bardzo dużym potencjale, ale pełna zgoda, że był graczem chimerycznym. I to nie był zły gracz, ja bym nie bił tu w czambuł, bo to był chłopak, który też wiele meczów w Zaksie ciągnął. Pamiętajmy, czym gra Zaksa. No, Zaksa gra na bazie bardzo dobrego przyjęcia, na bazie tego bardzo dobrego przyjęcia mają bardzo dobrze wypracowane rozegranie. No wiadomo, że Toniutti to jest chłopak wirtuoz. Gra bardzo powtarzalnie, jeśli chodzi o jakość wykonania. Ale tą stabilizację przyjęcia daje właśnie Olek. Teraz właśnie, i teraz jest pytanie, no Buszek był rzucony na bardzo trudne jakby pozycje, jeśli chodzi o wymiar, bo Buszek akurat, jeśli chodzi o samo przyjęcie, radę dawał, natomiast nie był zbyt wydajnym zawodnikiem, jeśli chodzi o chyba sam atak, bo zagrywkę Rafał nieraz tam, że tak powiem, wznosił się troszeczkę wyżej. I tu wydaje się, że Olek może dawać różnicę, choć na początku o jego przyjęcie miałem obawy. Bo Olek jest też troszkę nierówny, ma słabe palce. Słabe to może za duże słowo, za mocne, ale ma delikatne te palce, nie jest tak pewny siebie. A to słowo pewność, to nie wiem, czy w ogóle Marcin jest najważniejsze, bo u Olka jest pewność. Jak on złapie pewność, to on może dużo, dużo nam jeszcze pokazać tego, czego nawet nie widzieliśmy ani razu. Poza tym ja uważam, że on ma jeszcze ogromną rezerwę w zagrywce. Jak on schowaną taką tą zagrywkę z tego swojego mańkutka tam strzeli, to może być troszkę, no to może być Rossard Beast taki. No może nie. Czyli czekamy jeszcze na prawdziwą weryfikację. Nie, Olek to jest naprawdę rozwój, jeszcze raz rozwój, w który wierzę. A no znowu Kaczmarek na ataku, no pod takim rozgrywaczem, z taką powtarzalnością, wydaje mi się, że ma akurat fajną technikę gry, którą można w pełni, to jest dla mnie, to może być gracz o ciut lepszy od Konarskiego, a ciut lepszy od Konarskiego to znaczy już bardzo wysoko. To już można naprawdę wysoko latać. Ale dopiero może, bo czy to trzeba pokazać. Czy Zaksa jest w stanie wyjść z tej bardzo trudnej grupy włoskich zabijaków? No właśnie, mają trochę pecha. Zaksa w ogóle chyba nie ma trochę szczęścia w tych... Swędro miałeś kupić proszek,
tutaj się dopytują, do wyprania koszuli mistrza. Gdzie tam? Wprawdzie nie Krakus, ale nie dał nic. Nie. Sam doprałem. Wojciechu, Jomija i Katar z daleka nie mają elektrolitów, pisze Jurek. Rozumiem, że utknąłeś na lotnisku w Doha, czy tam w Dausze i nie wracasz do nas. Czekaj, niech wróci cwaniaczek do naszej pluchy, tego tu przeczochramy. Tego. Kurczę, zejdzie ci ta opalenizna, i dotrzemy cię tam do różowej skórki. Szybciutko będziesz prawdę siatki tutaj trzepał codziennie. Posłuchaj, no wydaje mi się, że to nie będzie nic łatwego. No to wiadomo, że włoski zespół się nie ogrywa tak spod dużego palca i przypadkiem. No trzeba grać. Ja wierzę, bo Zaksa grać potrafi. Ona nawet jak przegrywa, ja wczoraj utknąłem taką teorię, że wiesz, co jest najgorsze w tej grupie? Że nawet jak Zaksa będzie punktować i będzie grała równo, to tutaj trzeba wygrać tą grupę, bo drugie miejsce może oznaczać odbieranie punktów między tymi trzema zespołami i zabraknie do awansu. To jest taka grupa, w której można się wykrwawić. Wygrać świetnie, być mocnym, zgoda. Ale zabraknie punkcików. No to mówił prezes Sebastian Świderski, no i zgadzam się z jego wypowiedzią, że no kurczę, no trafiliśmy w takiej grupie, w której możemy zagrać dwa razy po 3-2, dwa razy po 2-3 przegrać, zająć drugie zaszczytne miejsce, ale punktowo będziemy słabsi od grupy jakiejś, w której jest dysproporcja ogromna, jest jeden zwycięzca, a gdzieś ten drugi tam się tych punktów nachapie. No takie są pucharowe, no niestety losy zespołów, które no szczęścia mocnego takiego w tym losowaniu nie miały, ale no kto jak nie Zaksa ma przejść? No Skra na przykład, bo Skra ma grupę łatwiejszą i wygrała pierwszy mecz. To zgoda, no znaczy Skra, ja już bardziej to powiedziałem Marcin, w takiej konwencji dobrej gry, kto ma ograć Włochów, kto ma ograć dobrych Włochów jak nie Zaksa, na ten moment nie Skra. W mojej opinii. Natomiast no, Skra ma bajeczną grupę, no nie wyjść z tej grupy, to nie, no Skra musi wyjść z grupy, to jest tak zwany obowiązek sportowy, choć stawiamy przestrzeń na sport, ale nie, no Skra musi się znaleźć w dalszym etapie. Pozdrowienia z Nowego Jorku dla pana Wojtka, my też pozdrawiamy pana Marka. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tej drugiej grupy, do tej grupy derbów Polski. Bardzo fajny mecz PGS Kry i Trefla Gdańsk. Myślę, że mogą sobie troszkę pluć w brodę gdańszczanie, że nie wygrali, a może nawet tego meczu, bo myślę, że on był do wygrania. Jeśli nie zdobyli punktów jakichś, to on był do wygrania. Ireneusz Mazur, trener, pozdrawiamy. Pełna zgoda, że Gdańsk jakby bez presji wyniku, który się za chwilę gdzieś tam, tak jak w lidze, ich słabsza pozycja, ich nieskuteczna gra, moim zdaniem nieciekawa wypowiedź trenera, który gdzieś ich ustawił na 10 miejscu i też z satysfakcją, to trochę mi to jakoś nie pasuje ani do jego temperamentu, ani do nawet do składu. No ja wczoraj powiedziałem, że on zdejmuje specjalnie presję z zawodników. No jeśli to jest daleko, bierze na siebie jeśli to jest daleko ukryta taktyka i to zadziała, to ja samu, że tak powiem, prawicę uścisnę, ale no na ten moment myślę, że jest tam od kogo wymagać. Tam jest nasz rozwojowy rozgrywający, tam jest nasz, no mimo wszystko, mistrz świata Nowakowski na środku, tam jest Wojtek Grzyb na środku, tam jest całkiem dobra para przyjmujących z takim potencjałem, bym powiedział, średniaka, ale takiego fajnego, solidnego średniaka. No ktoś robi z Kaliberdy mistrza i przynajmniej mistrz. No. Kurczę, a co zrobił Kaliberda? Coś wielkiego. No. Tych dwóch chłopaków też grać potrafi. Ja nie wiem, no wydaje mi się, że potencjał tego zespołu z Gdańska jest naprawdę taki mniej więcej, jak zaprezentował przeciwko Skrze. Ja się z tobą zgadzam. Klub zdementował te informacje podobno. Klub zdementował o czym, że trener na 10 miejsce ustawił ich, no to proszę odczytać tam parę artykułów, które chyba dalej w sieci są, bo nie ja sobie to wymyśliłem i nie jest to moja wycieczka żadna personalna, tylko nie lubię jak trenerzy gdzieś, jeśli Marcin tutaj, no dobra, niech to będzie zdjęcie presji, tylko jaką presję miał Gdańsk? No, żadnej. Wszyscy nad tym zespołem się rozczulamy od 2 lat, bo kłopoty, bo odeszli i tak dalej, i tak dalej. Ale też wymagania w stosunku do tych chłopców muszą być. Przecież oni są... Dobra, oceńmy ten mecz lepiej. Ze Skrą. Bardzo dobry mecz właśnie w wykonaniu Gdańska. No i to trochę martwi, bo właśnie dalej no, Skra gra bardzo przeciętnie. Gra bardzo, bardzo niewyraźnie, bardzo niedokładnie. Gubi punkty seriami. Troszkę nie pracuje jak zespół, widać indywidualnie. Mi się wydaje, że znowu Skra udało się Skrze ugrać mecz indywidualnościami. Znowu w pewnym momencie ligowy mecz, pociągnął im Ebadipur dobrą grą. Teraz tu momentami Ebadipur, tu Kłos, dobry mecz, kiedy trzeba wlazły trochę dołożyć. Zgoda, no, oni gdzieś potrafią, no może to jest cecha mistrzów naszego kraju, że nawet jak słabi, to mecz przepchną.
tylko na tym poziomie wystarczy, co będzie troszkę wyżej, no to będziemy mieć pewną odpowiedź na klubowych tam mistrzostwach świata, ale z tej grupy, no to obowiązek wyjścia wydaje się, no trzeba, jeśli to jest na nich presja, no to sorry, to ja uważam, że to jest ich realny obowiązek do wykonania sportowy. Czyli pierwsze miejsce dla Skry jest cały czas zarezerwowane. Czy może być problem? No wiesz, na szczęście, na nieszczęście w sporcie nic nie jest zarezerwowane, ale siatkówka jest na tyle grą powtarzalną jednak i gdzieś da się ją porównywać, że mi się wydaje, że Skra no, jedynkę musi tu złapać. Kiedy wywiad z Szulcem, słuchajcie, do Szulca też dojedziemy spokojnie, sezon jest długi. No, ja powiedziałem, że nawet paradoksalnie może lepiej, że Skra wygrała 3-1, nie, że nie wykrwawiła się, nie straciła punkcików w bezpośrednim polskie zespoły, z polskim zespołem, w ogóle sobie nie pozabierały. Bo później trzeba i tak na końcu, jak chcesz awansować, ograć Niemców i Belgów, więc lepiej wygrywać między sobą za 3 punkty, żeby oba zespoły zdobyły komplet tutaj i ograły resztę, niż gdyby się między sobą też pozabijały. Mi się wydaje, że to jest tak. Przede wszystkim te dwa, to jest w tych pucharach zawsze jest takie niebezpieczeństwo. Za Szulca to Jurek się weźmie, tutaj komentuje. Dobra, zostawiam ci, masz z nim porachunki, mam nadzieję, że przygotujesz memy na wywiad. Wydaje mi się, że te takie trochę niedoceniane, choć przez nas chyba zawsze doceniane te zespoły niemiecko-belgijsko, to są takie twory na puchary. Oni ligę mają delikatną, oni sobie w lidze grają właściwie, grają z marszu, nie muszą się specjalnie trenerzy łatwo, z dużą łatwością przygotowują dobrą formę i zawodnicy widać, że też wchodzą na taki poziom motywacji. To jest dla nich też wystawa, prawda? Wielu tych zawodników podpisuje lepsze kontrakty po roku, po dwóch, grając w zespołach tych czołówki belgijskiej czy niemieckiej, co już no, dowodem są oczywiście wielu, wielu graczy, można byłoby wymieniać. To są groźne zespoły, bo je trzeba ograć sztuką siatkarską. Tam nie będzie przykładu. Czechów to może jeszcze, jak to mówimy, za moich czasów się mówiło, można było się napić nawet i piwa przed meczem. Tutaj się piwa dopiero po meczu napić też bym nie radził, bo następne mecze szybko lecą. Elektrolity kiedy indziej. Tak. Pytają cały czas widzowie, co z sygnetami? Czy coś ruszyło? Czy jest jakiś projekt? Czy coś? Mogę tylko powiedzieć, że znalazłem wykonawcę, który sam się do mnie zgłosił. Jesteśmy po takiej pierwszej poważnej rozmowie i czekam teraz, bo ten pan zaoferował bardzo wiele i nie finansowo. Tu z finansami będę musiał sobie radzić dalej, ale myślę, że znajdziemy sposób. Natomiast no, czekam, bo ponoć jest to szacowny pan, zresztą z Warszawy. Na razie nie będę wymieniał nazw, ale jubiler z krwi i kości. I czekam po prostu na niespodziankę, co on zaproponuje. Może będę musiał go trochę stonować, żeby tam nie walnął takiego, wiesz, pierścienia typu dla kardynała, czy innego biskupa, bo chciałem stonować, że to jest sportowa edycja. Ale no, jestem dobrej takiej nadziei i wiary, że ten projekt, ja sobie nie wyznaczam terminu. Ja myślę, że sobie tu spokojnie damy radę. Ja zresztą myślę, że to zrobimy na prawdzie siatki tu z chłopakami i po kolei wszyscy chłopcy taki pierścień dostaną. Nie ciśnijmy. Chciałbym, żeby to było godne, fajnie zrobione i na pewno ten cel zrealizujemy. Dobrze, o co chodzi z tymi sygnetami, to tym, którzy nie są zorientowani, powiem tylko, że Wojtek wymyślił taką ideę, aby uhonorować szczególnie, ponieważ nie czyni tego związek, nie czyni tego ta naturalna... Hała dno, jeszcze nie było minus 20. Instancja, ale to wymyślił, że on wyprodukuje takie pamiątkowe pierścienie, które będą dla poszczególnych mistrzów. Zaczniemy od tych aktualnych, 2018, cofniemy się do 2014 roku. To może roku. Być piękna seria, ale to i można i wszystko tak dalej. Dalej, ale no po kolei dajmy czas, niech to sobie idzie swoim tempem. Dobrze, jeszcze żeby zamknąć temat Ligi Mistrzów, czy oglądałeś Zenita i Perugię, bo to chyba nadal dwaj najwięksi faworyci i te pierwsze przetarcia, biorąc pod uwagę ich formę w lidze rosyjskiej i formę w lidze włoskiej. Oglądałem nie całe mecze, ale oglądałem długimi fragmentami, oglądałem też trochę z powtórek. No to jest, przede wszystkim to jest tak, oni niczym już nie zaskakują, to są zespoły tak zbudowane, że oni grają no, po prostu o zwycięstwa i w swoich ligach, ale
oni się nie zatrzymują. Dla nich kolejne etapy to jest granie o to, do czego są szykowani. Ja widziałem nawet większymi fragmentami mecz na przykład Zenitu w lidze rosyjskiej z tym rywalem takim, bym powiedział, trochę sponsoringowym dla nich, Zenitem z Sankt Petersburga. No i tam no, zmietli ich po prostu, znaczy no zmietli, no ograli ich bardzo przekonywująco. Akurat miałem też okazję niedawno ten Sankt Petersburg, Zenit Sankt Petersburg oglądać z Nowosybirskiem, gdzie Fabian gra w pucharze, gdzie no, Nowosybirsk dostał bańki od nich po prostu takie lekkie. Także myślałem, że to jest naprawdę zwarcie na dużym poziomie. No widać, że jest zespół ograny na międzynarodowej i jest zespół, który dopiero się stara. Zenit jest ograny, twardy. Posłuchaj, no o Włochach to można mówić tylko, gdzie jest ich granica, gdzie jest ich bariera. Czy granicą jest Zenit? Mi się wydaje, że oni w tym roku mogą... Wszystko. A właściwie... Tak, oni mogą wszystko. Nie ma faworyta i to jest piękne. Nie ma faworyta, bo Sada mi się wydaje, że w tym roku już nie dotrzyma kroku. Jeszcze u siebie w Brazylii może, ale to chyba jest niemożliwe, żeby oni powtórzyli. Ten zespół się jakoś tam zmienił. On nie mówię, że się rozpadł, ale on na pewno stracił dużo takiej jakości tej grania wspólnego, gdzie grali naprawdę na pamięć, super. I tu już Brazylijczyków bym tak wysoko nie cenił. Natomiast no, Włosi, zresztą oba włoskie zespoły tu bardzo, bardzo mocno. No, Perugia to wydaje się, tak jak mówię, bez limitów. To jest zespół, który ma chyba ma wszystko. Ja nie wiem, czy Civitanova nie jest dla mnie zespołem, który ma jeszcze może silniejsze skrzydło, ale to już jest takie szukanie. Ktoś ma 125 na zagrywce, a ktoś ma 132. No, gdzie tu jest różnica? No? No ja jednak wyżej cenię Perugię. No. Nie no, ja właśnie dodaję, że Perugia ma takie coś w sobie, być może w De Cecho, być może w takim... Choć wiemy, że Atanasiewicz potrafi być też potworem dla swojej drużyny, prawda? Sokołow mi się znowu wydaje takim bardziej, jeśli wróci do dobrej formy, naprawdę mega, mega graczem. No i tam, no, no nie róbmy też z rozgrywacza, no, z Bruno, no jakiegoś tutaj podawacza. No to są zespoły, na które się pięknie patrzy, znaczy bardzo fajnie się patrzy, bo grają pięknie, grają bardzo dynamicznie. No i one mają tą presję od początku sezonu, bo one nie mają zwolnienia. One grają wszystkie mecze na maksa. Dobra, to tak płynnie jak rzuciłeś w międzyczasie Sadę, to tutaj też są pytania, czy Resovia da radę się obudzić przed klubowymi mistrzostwami świata, ale ja zapytam najpierw, jak widzisz Resovię pod okiem czy pod ręką już Gianniego Cretu? Przede wszystkim widzę myśl. Pewien sposób, który nie zadziałał jak czarodziejska różdżka, ale on przejął zespół w momencie właściwie, w którym moglibyśmy powiedzieć, że słowo zespół należałoby wygumkować. Przejął grupę ludzi, z których należy stworzyć zespół. Ja wiem, że to jest przykra wycieczka troszkę do poprzedniego trenera, ale no taka jest prawda, tam była spalona ziemia. Mentalnie zawodnicy zniszczeni, wypaleni, zdołowani. Czy oni się już odbili, Marcin? Nie wiem. Ale na pewno sportowo, jeśli Cretu potwierdza, że samo przygotowanie fizyczne nie jest najgorsze, czyli baza jest, już widzimy szóstkę, już widzimy zmiany, już widzimy zadania. I teraz jak oni będą to realizować, jeśli to będą realizować, a wykonawcy są. No wiemy, że wykonawcy są. Tylko teraz czy ten system pójdzie i w którym kierunku. Coś, mały kroczek zrobili. No. Ale teraz abstrahując od tego, że oczywiście pewnie Gianni Cretu jak przyszedł, to powiedział, panowie, koncentrujemy się na tu i teraz, grajmy sobie mecz po meczu, set po secie, zobaczymy, musimy dojść do tej swojej formy. Już Bełchatów mogli dotknąć i dotknęli troszkę. Ale abstrahując od tego, to co długofalowo, co na przykład kibice, którzy nas teraz oglądają, co sobie mogą myśleć o tym sezonie Resovii? Czy to jest taki sezon, w którym oni mogą w ogóle o czymś marzyć? A żeś zadał pytanie. Posłuchaj, no teraz to będzie trzeba niestety... No bo co, mają chodzić teraz na każdy mecz i mówić, obyśmy wygrali ten mecz? Nie, kalkulatury w rękę na trochę będzie trzeba pewnie wziąć, bo ja się tak do końca nie analizowałem, ale faktycznie leci już tam siódma kolejka. Straty punktowe, no potężne. Trzeba się śpieszyć, żeby zdążyć do szóstki. Mi się wydaje, że matematycznie to jest na pewno możliwe, sportowo również. Pamiętajmy, że oni mają jednak przegrane mecze z zespołami, które wydaje mi się, że w rewanżu ograją. Średnio mniejszymi, tak to nazwijmy. No nazwijmy, tabela się rozdzieli zaraz. Ona gdzieś po 10-12 meczach pęknie. I wydaje mi się, że Resovia ma szansę wskoczyć do tej grupy wyższej. No jeden duży znak zapytania, na ile to utwardzenie
czy po jednym meczu możemy mówić już o twardzeniu i o pewności siebie? No jeszcze nie, pewnie. Ale jeśli ta forma sportowa, zaznaczam, nie była zła, tylko problem był w ustawieniu zespołu jakimś mentalnym, troszkę szczęściu, które im tam ze dwa razy zabrakło, no ale oni strasznie pękli, jak im zabrakło szczęścia, to sportowo strasznie się rozłożyli. Mhm. Są możliwości, zespół ma potencjał, to wszyscy powtarzają, ja tu nie jestem oryginalny, natomiast ma też dobre zmiany. Jeśli to wszystko Kretów sobie poustawia i to nie wywoła żadnych konfliktów. Rysowia jest zespołem takim, wiem to z doświadczenia, że oni mają na tyle takie ciepło w sobie wewnątrz w klubie, że zawodnicy nie czują się zagrożeni. Tam nie ma takich obaw. To chyba ktoś kiedyś powiedział, że w rosyjskim klubie prawdopodobnie prezes byłby już dwa razy w szatni, dwóch zawodników by wyleciało z tego klubu, trener też by już wyleciał i tam by był cały czas toksyczny klimat. Wydaje mi się, że być może Asseco Rysowi w tym całym swoim problemie akurat ten klimat, który ma i Kretu, któremu na pewno dano no chyba maksimum, już chyba bez żadnych warunków. Buduj, ale nie, że ten zespół, ja sobie na przykład tego zespołu za rok nie wyobrażam w tym składzie. Moim zdaniem to jest marnowanie i talentów, i pieniędzy, i innych rzeczy, bo tam jest trochę i za starych, niepotrzebnych, tam jest trochę za dużo tych sympatii, które pozostawia. Ja nie chcę personalizować, ale no Rysowia trochę padła swoim systemem prowadzenia od 4 lat zespołu kadrowo, że troszkę zawodników lubi, troszkę lubi dokończyć kontrakty na zasadzie, no nieraz w tym życiu nie ma, no są nożyce, jest pięść. Bezpieczna przystań. No troszkę tak, to nie fajnie jest się cofać i nie chcę do zawodników niektórych, ale uważam, że niektóre transfery były chybione i nie tyle co sportowo, co one nie były w tej kolejności zrobione, bo niektórzy gracze tam powinni trafić wcześniej, a niektórzy gracze nie powinni tam już nigdy wracać. No to jest troszkę taki melanż. No. Było pytanie o Niko, czy o Niko ma szansę na 1-6 przy tej takiej trochę chimerycznej grze. Wczoraj 3-1 z Lubinem awansem grany mecz, ale oni mają jeden mecz zaległy, więc tak naprawdę trochę się to wyrównało w tabeli. Są w tej 6 w tej chwili, czyli jakby oni w tej chwili wykorzystali fakt, że nie ma tam Resowi na przykład, która była przed sezonem wyżej pewnie typowana. Na to pytanie, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo mógłbym powiedzieć tak, że no Oniko jak nie zrobi 6, to będzie tam, że tak powiem, trzęsienie ziemi i tam się nie ostanie prawdopodobnie wtedy no, kamień na kamieniu. Oczekiwania do tego zespołu są duże. Zespół był budowany na poprawienie wyniku. Ta liga Został zbudowany na poprawienie wyniku? No, jest teraz pytanie. Biorąc pod uwagę, że w zeszłym sezonie tak naprawdę było wielkie rozczarowanie brakiem 6, a celowano w medal, a no, teraz wydaje się, że celują w 6. Tak, ale pamiętajmy, Marcin, o historii. Im się wtedy faktycznie przydarzył taki chyba czarny, teraz nadchodzi czarny piątek w zakupach, a oni mieli czarny chyba taki weekend, gdzie z tego co pamiętam, rozpadło im się 3 graczy, Kwolek, tak. Nowakowski, Wojtaszek, a jeszcze dołączył ten młody Kanadyjczyk atakujący Vernon, który właściwie od razu było wiadomo, że już koniec sezonu jest. Także Georgiew został sam. Oni wtedy zapłacili cenę za oczywiście jakąś tam drobną obniżkę formy, ale też kontuzje ich, no po prostu pokonały ich kontuzje. W takim krótkim momencie żaden zespół by się nie obronił. Troszkę ich będę pod tym względem bronił. Może nie mieli jednego, zabrakło jednego wartościowego zmiennika gdzieś tam na ławce. No ale czasami nie da się wszystkiego połatać. I dlatego pytam, czy to jest tak, teraz oni mają szerzej. Zdecydowanie. No, oni mają przynajmniej zdublowaną pozycję na ataku. Oni mają już ogranego w polskiej lidze i we francuskiej lidze rozgrywającego w miarę pewnego. Słabszy mecz. W ogóle mi się nie podoba gra w ogóle rozgrywających na razie w wielu zespołach, bo brak, poza tym Newtim właściwie żaden rozgrywający nie gra na razie specjalnie dobrze. Może te zmiany, może forma niektórych... A czy nie mają zbyt ofensywnego przyjęcia jednak? Mają bardzo dużą siłę gry do przodu, ale trochę nie mają tyłu. Tyłu. Boję się na razie Łukasi, który ma tak samo dużo zalet, co i dużo wad, albo dużo problemów i dużo możliwości, o tak? Ustawienie, tam pamiętajmy też o formie. No, na razie Kwolek jest mocno pod formą, choć ostatni mecz lekko był. Mówię o tym, co było do tej pory. On gra zdecydowanie słabiej niż może i on musi grać lepiej. Przede wszystkim on moim zdaniem musi wrócić na ścieżkę wojownika, wkurzonego, zdeterminowanego do walki, z takim lwim pazurem, a nie z uśmieszkami i z przepuszczaniem niektórych akcji. Ale wracając już do merytoryki, bo to jest tylko moja prywatna ocena zachowań zawodnika, taka mowa ciała, niespecjalna Kwolka.
Jeśli tam jakiś bąbelek sodowy, to radzę szybko nacisnąć sobie nos i spuścić, bo to nie zaszkodzi. Natomiast walcz dalej, chłopak, o swoje, bo jesteś mega, mega talenciakiem, tylko że pamiętaj, że talent musi też zapierdzielać. To jedno, ale dwa, oni mają ten potencjał, tu Marcin ma rację, przewaga ofensywy nad defensywą. Tam się musi Wojtaszek wziąć do ciężkiej roboty, tam Łukasika trzeba zluzować. Łukasika muszą schować jak kurka kiedyś z kra. Tylko trzeba mieć Antigę i Zatorskiego. No właśnie, trzeba mieć. Ani Wojtaszek nie jest Zatorskim, ani Chwolek nie, na razie nie Antigą. Więc chyba nie. Muszą to jakoś zbilansować. Było pytanie o rozgrywającego Radomia. Czy tutaj nie ma na plus? I w związku z tym płynnie możemy zapytać o Cerat Czarnych. Czy to jest ekipa, która po tych dotychczasowych meczach może być gdzieś na podium? Oj, podium to tak może za szybko, ale szóstka pewna chyba tak, Winczyć mega. Jak tam się, to co nie lubiłem, aż słowo... Czyli że... jednak jest drugi rozgrywający na plus. Jest. Nie no, tak walnąłem, wiesz, szybko gadam i czasami... Nie, no to tutaj pytanie po to, od nie, Winczyć, to... Winczyć jest moim zdaniem, stał się wreszcie takim wodzem. Liderem. Nie bufoniastym, nafruczonym, kapryśnym gwiazdorkiem, któremu raz wyszedł mecz, potem na cztery mecze jechał i się kaprysił. Przede wszystkim jest zdrowy. Miałem z nim okazję pierwszy raz tak naprawdę porozmawiać chwilę. Bardzo dobre wrażenie, oczywiście nie znałem go wcześniej, widziałem go tylko przez siatkę jakby walczący z naszymi drużynami. Zawodnik, który potrafi wkurzyć przeciwnika, który potrafi swoich podnieść, zachowuje się dobrze, z Pajękiem fajna para, znają się i widać, że coś dobrego jest w Radomiu, takiego, jak się nie wystraszą, wiesz co, wyniku i nie przejdą na wielką halę, która im, nie wiem, czy ta mała hala im trochę pomaga, czy nie, ale na razie na tyle sportowo idą. No jest bardzo specyficzna hala. Jest specyficzna, ale myślę, że oni nie tylko tym grają. Poczekam jeszcze na wyjazdowe ich mecze, bo oni moim zdaniem od 8 w dół to powinni wszystkie zespoły sprzątać teraz. 3-0, 3-1, ale tak wiesz, jedziemy, bierzemy swoje. Pocimy się z szacunkiem, ale my się nie mecz boimy. Mecz ze Stoczną zweryfikował ich? To pytanie. Nie, dobrze, to jest taki, że nie jesteśmy panowie już tutaj, wszystkich nie łykniemy. Oni powinni grać piątkę tam. No. Tam powinna być piątka, więc tam jakieś swoje drobne problemy miewają, ale mają, fajnie gra Żaliński. No Fornal moim zdaniem powinien iść cały czas w górę. No tu rozwój, no tu fajnie i środkowy. No. Mają wszystko, mają coś, co pokazuje, że jest walka w zespole. Chyba, jedynie co mi się bał, że nie mają chyba głębi trochę składu, ale mają ze dwie zmiany takie, które dają, z którymi da się żyć. Mają fajny ten ofensywny, mają też dużo ofensywnych graczy typu Zagrywka. Tylko zobaczymy, czy tylko duża hala i mała hala, bo trochę się boję, żeby nie zostali, znaczy nic na to nie wskazuje, ale żeby nie byli zespołem swojej hali. Bo to będzie za mało na szóstkę. To trochę jak Olsztyn. Pamiętasz, grał bardzo fajnie zeszły sezon, ale w ogóle nic nie umiał grać na wyjazdach. No prawie nic. Pytanie w takim razie o Szczecin, bo to jest taka drużyna, która też już gdzieś się nam pytanie bujnęła. O Szczecin to ja odbiję do ciebie. Czy coś wiesz o stanie finansów w Szczecinach? Bo dzisiejszy artykuł w prasie, który się pojawił w Polskiej. Słuchaj. No nie udawaj, że nie widziałem. Nie widziałem. No są obawy, bo to gdzieś tam włoski dziennikarz, zdaje się, napisał, dość znany. Ja tam zapomniałem nazwisko, bo nie znam go. Ale no gdzieś tam przez, nie wiem, Stojczewa czy innych, że zawodnicy nie wybierają się do Zawiercia, jeśli nie będzie uregulowane. No ale to jest oczywiście w kategorii no takiej, tak się mówi na mieście. No. Tak, no to tak się mówi nie na mieście. Nie autoryzuję tego. Tak się mówi na mieście, nie chcę nic złego zrobić Stoczni, ale no nie daj Boże, czy nie daj losie, żeby tam się pieniądze zawaliły, bo ja już widzę no kręcące się, latające menedżerskie skuteczne sępy nad Hołgiem, Kazińskim, Kurkiem, Kazińskim. Kazińskim. J. Dobra, no Kazińskim. Kazińskim. Słuchaj, no to jest tak, że jeżeli... Nie, jak to się wywróci, to będzie tragedia dla naszej ligi, dla tego zespołu i oby do tego nie doszło. Nawet jeśli tam jest jakiś problem czy zator, no jeżeli to on Włosi nie może... o tym piszą, to ja to nie dobrze, to ktoś puszcza farby. To jest no, to już idą... sygnał według mnie gdzieś z grona Radosław Stolczew być może wysyła jakiś sygnał. Nie wiem, czy to on, ale ja to tak odbieram, że ktoś się zdenerwował, tak? Ja... Bo, wiemy, bo Marcin... to, że my żeśmy poruszyli
ten temat tutaj, no to mieliśmy swoje źródła, które tylko to potwierdzały. No tak, ale tam był zrobiło taki... się zamieszanie, tak, ale tam klub był taki zaprzeczył, później potwierdził tak naprawdę, tylko potwierdził. Tam była taka pozytywna reakcja, tak, co tak. Wy tu chrzanicie, to nieprawda. Gianluca Pazzini w La Gazzetta dello Sport, jeśli o. tak, a ja to odnajdę oczywiście, no, bo to Gianluca Pazzini to jest bardzo znany dziennikarz. No to jest niebezpieczne, bo, ma swoje pewne bo wydaje źródła. Mi się, że takie przecieki raz, że są bardzo, one są zrobione specjalnie i kontrolowane. O, absolutnie. One mają szybko odpowiedzieć na pytanie, czy tam będzie reakcja. Boję się, że jeśli tam brakuje, to nie brakuje 5%, tylko brakuje 90%. Mówię o masie, że tak powiem, kapitału, bo no, słuchaj, ja już... nie zaglądam chłopakom w kieszeń ani do kontraktów, ale wiemy, że tam rozmawiamy o sumach poważnych. Tam tak, nie, oczywiście. Tam 100 tysięcy z miasta, a to nie ma znaczenia, czy to jest kwestia od 100 tysięcy miliona, czy 5 zł, jak ktoś podpisuje kontrakty, powinien je zawsze jest problem, bo wypłacać. Ten, co zarabia 5 tysięcy, ich nie dostanie, tak samo cierpi, jak ten, co nie zarabia więcej, choć może dłużej przetrwać, ale to nie wnikajmy. Ja mówię tak, no tylko możemy sobie, Marcin, życzyć, żeby to nie była, a jeśli jest nawet prawda, to żeby te problemy zostały jak najszybciej, czy przez sponsorów, czy przez... No. Słuchaj, z chęcią zadzwonię prywatnie do Gianluca Pazziniego, bo ciężkie to jest uznany czekają... dziennikarz, ale powiem tylko tyle, że według mnie raczej sygnał musiał dostać gdzieś tam od bułgarskiego łącznika. Nic o nikogo, o nic nie posądzam, ale tak to odczytuję. Natomiast a propos tego niewyjścia, czy też niewyjechania zawodników w ogóle ze Szczecina, no to ja też jakby gdzieś ze swoich źródeł wiem, że takie myśli zawodnikom już chodziły odnośnie dwóch spotkań, które się odbyły. Tam chyba było coś już o niewyjściu na trening na razie, ale to się może wiązać nawet z niepojechaniem na mecz. No to już skutkuje walkoverem, to jest już blamasz, no to zaczyna... Nie, to ja nawet nie chcę myśleć, bo ja trochę przerabiałem... Kiedyś, no niestety, czarnych radą. Dlatego powtórzymy to, co mówiliśmy, kiedy podawaliśmy tę informację po raz pierwszy. My naprawdę mamy nadzieję, że to wszystko się zakończy dobrze, bo chcemy, żeby taki klub, który gra z takimi nazwiskami w naszej Plus Lidze istniał. Jasne. Nikt nie odbiera i tego. Nie istniał jako... sezon, tylko istniał dwa, trzy sezony, taki, żeby zbudował taką markę, gdzie by potem stał się klubem typu Skra, typu Jastrzębski czy Kędzierzyn. Dobra, sportowo. Jak wygląda twoim zdaniem Stocznia? No sportowo jest to zespół, który wydaje się, że bardzo łatwo powinien znaleźć swój taki styl, w którym może dominować. No i wiemy, jaki to jest styl. Mi się to bardzo, bym tak odniósł, prawie jeden do jednego, to może być Trentino. No, ale no nie tego z takim, porównania nie słyszałem jeszcze. Ale chodzi mi o styl. Aha. Wiesz, no jednak łomot, listy, ogień na zagrywce. No mają tam petardę straszną na zagrywce. Hołk. Kaziński. Kurek. Myślę, że każdy tam dąży. Van de Voorde. Cała szóstka. Łukasz, mega doświadczony, rozgrywający. No, nic go nie powinno wyprowadzić z równowagi. Widać, że nie szukają na razie problemów na boisku jakimiś rozbudowanymi, że tak powiem, koronkowymi akcjami. Ty jesteś mocno przy piłce, nie wiem, czy na jeden to się gra, jeden na dwa podania to jest skomplikowane w piłce, czy na trzy klepki, nie wiem. Oni grają na razie na dwie klepki. Pum, pum i prosto do bramki, kopnij i biegnij. Oni grają wysoko, pum, atak. Wierzą w swoich chłopaków, takich mają. Jak tam dojdą te techniczne warianty, przyspieszenie, dwie wersje, jakieś quickie. Sytuacyjną piłkę mają bardzo mocną, więc nawet te problemy z przyjęciem, które mają i chyba ich nie uciekną od nich, da się grać. Niech tylko oni teraz chyba przetrwają. Ja to teraz im życzę, żeby oni coś bardziej sportowo, ale sportowo to będzie zespół, który fizycznie będzie dominował nad wieloma i technicznie było widać, że ograć go na razie potrafiła Zaksa. Ci, którzy będą grali i próbowali grać troszkę technicznie, Zawiercie zrobiło mega, mega sensację. Też hala, fajne takie wymienne akcje. Pamiętajmy, Zawiercie ma tego mistrza tutaj piłeczki rozgrywającego. I to też zespół Stoczni będzie trzeba ograć połączeniem tego, co ma właśnie Zaksa. Czyli taka siatkówka mega we wszystkim. Nie silniejsza od nich, bo nie będzie, ale technicznie lepsza. I ich ograć można sztuczką taką siatkarską. Na fizyce nikt ich nie ogra. Jastrzębie.
No tu się zaczyna jazda, bo w Jastrzębiu w moim mam wrażenie, że ten zespół nie do końca i Fefeń chyba nie jest zadowolony z tego, że nie poszły wszystkie chyba transfery, choć poszły transfery, które chciał, ale nie wszystko w tym zespole od początku zagadało. Nie wiem, co się dzieje z Kampą, szczerze mówiąc. Gra strasznie niepewnie i nierówno. Nie wiem, czy to jest powód, że może chce troszeczkę mniej szaleństwa Fefe, bo jest to trener, który taki trochę jest bardziej zasadniczy. Mocno dyscyplinujący, co Kampie widać, że trzyma go. To nie jest Niemiec z natury. Taki, który lubi taką mega dyscyplinę, lubi troszkę tego szaleństwa. Ale Kampa potrafi grać uporządkowanie, no ale być może nie jest zamknięty w taki ryza. Szaleństwo z Oliwą było kapitalne, tego szaleństwa już nie ma. W tym roku nie ma takiego gracza z takim szaleństwem. No jest mega transfer Konarskiego, który no jest oczekiwania duże, ale tu myślę, że chciał Fefe też przenieść coś, czego był pewny. Mhm. Troszkę tych pokładów zaksowskich tam jeszcze wykorzystać. No From, na razie From trochę cierpi. Ale Linel jest. Ale jest Linel, więc oni mają fajne połączenie. Oni mogą być, ja myślę, że Fefe chce zbudować drugą Zaksę. Zaksę po prostu warsztatowo na boisku, prawda? I umieją i szybciej, i pobawić się piłką, i podbić, jak to mówimy, i piętką, i głową, ale akcję utrzymać. Ale też kropnąć, kiedy trzeba. No, mają Froma na czyszczenie, mają Konara na dobry, powtarzalny, szybki atak. Wszystkie kwity mają, no powinni grać ciut chyba lepiej, ale no... No nie jest jeszcze źle, no nie ma co o nich mówić w kategoriach. Ale to kwestia czasu, są w pucharach. Czy według mnie coś nie zatrybiło i może nie zatrybić? Wiesz co, no u Fefe do tej pory w klubach trybiło. Czy niektórzy gracze u niego mogą nie wytrzymać? Mogą. Moim zdaniem ktoś, któremu Fefe wejdzie tak mocno na głowę, że masz tak jeść, masz tak spać, masz tak chodzić i ja muszę wiedzieć cały dzień, co ty robisz, to może tego nie wytrzymać. Mhm. Ale w klubie raczej jest to, że masz to życie po życiu treningowo-boiskowym, masz życie. On się w kadrze, no to nie poszło. Oni nie mają ciężkiego sezonu generalnie. To ten zespół ma taki potencjał, no i chyba między nimi, żeby nie doszło tam do jakiegoś takiego, wiesz, no kwasu, ale... W pierwszym sezonie... Chciałbym, żeby... Przy większym znaczy, ja jestem ciekaw, mi się wydaje, że nie ma prawa. No. Nie, nie ma prawa żadnego tam być, żadnego konfliktu, bo tam wszyscy chcą grać w Jastrzębiu. Jastrzębiu to jest zespół, do którego każdy chce zawodnik podpisać kontrakt, bo to jest zespół bardzo, bardzo, bardzo i dający dobrą ofertę i pracy i finansową. Ja mam tylko jeden znak zapytania. W którą stronę pójdzie Oliwa? Czy Oliwa na wierzch, czy Oliwa pływa, czy Oliwa będzie pomagał, czy Oliwa będzie robił focha, czy Oliwa schudnie? No jak strzeli focha, to może ale być to wyleci. Problem. Bo to ale to być... przy Fefe wyleci. Albo będzie na ławce przyspawany, kajdankami go tam przyłapią. I... Albo da od siebie ten fajny entuzjazm, bo już pokazał, że może. No to teraz Fefe znowu musi te swoje lejce lekko, albo zasady czasami, dobra, popuścić? Trochę cię nie lubię, jako, ale nie lubię, tylko nie lubię twojego stylu jakby tego, ale nieraz możesz mi tym stylem pomóc. Coś wygrać. Coś ugrać, więc tu trzeba znaleźć taki fajny kompromis. Także niech się nie fochują, tylko niech współpracują. Jakaś niespodzianka, jakieś zaskoczenie, zawiercie? Czy spodziewałeś się, że to może być taka drużyna na granicy szóstki? Coś cię... Znaczy niespodzianka... To jest pod tytułem negatywna czy pozytywna? Na razie pozytywna. Na razie pozytywna. No, pozytywna to jest na pewno zawiercie, że idzie do góry, idzie do przodu. Zawiercie jeszcze ma kilka meczów takich do udowodnienia, bo oni muszą wygrywać właśnie to, co wygrali w ostatniej kolejce. Oni muszą wygrywać z zespołami. Oni się nie muszą martwić jeszcze porażkami z tymi mega. Jak coś sobie ugrają, to super. Ale oni muszą już grać, tak jak ja mówię, no podzielmy tabelę na pół, nieważne kto tam dzisiaj jest, to oni już z tym dołem muszą właśnie dużo meczów wygrać. I oni powinni to wygrać. Mają na to kwity. Poza tą całą otoczką, którą mają dookoła siebie, też mają rewelacyjną, jeszcze nie byłem na waszej hali, na ich hali i nie widziałem na żywo tych kibiców, ale no to robi wrażenie. I to na pewno im pomaga. Oni też się w pewnym momencie włączy się presja wyniku, żeby... Myślę, że tam jest chyba też rozsądnie prowadzony ten zespół, bo tam były... Mam takie nieodparte wrażenie, że tam się nikt nie rozczulał nad tymi graczami, których zespół tak wprowadzili do ligi, ale grzecznie się z nimi, że tak powiem, nie rozstaną, nie pożegnano, no po prostu
Podziękowano. Za pracę podziękowano, uszanowano, ale wzięto lepszych. Rok temu było fajnie, wszyscy nad nimi piali. No troszkę sezon tam się w pewnym momencie zrobiło się może nerwowo, ale się wydostali czy tam utrzymali. Ale znowu było rąsia, piąsia, zmiana rozgrywacza, zmiana tu na czyli oni idą szlakiem, dobrze, no stracili amerykańskiego środkowego, ale podejrzewam, że coś za coś, tak? A musieli liczyć, że coś musieli stracą. Wymienić. Ale moim zdaniem robią, nie idą od razu w takim, to jest chyba, o tak powiem, projekt na dłuższy czas. Mhm. Na pewno stabilność. Ale fajnie, tak stabilnie budowany. Tak, żeby, ja ci powiem, że im nawet medal, jakbyśmy tak trochę przesadzili, zaszaleli, to medal na przykład, jakby im się udało zdobyć w tym roku, mógłby wcale nie być takim, to nie jest tak za dobrze od razu, to nie byłby może przypadek, choć na tle całej ligi wydaje się, że w tym roku jest to poza zasięgiem. Mhm. Ale myślę, że szóstka dla nich jest absolutnie celem realnym i powinni o to walczyć. Pewnie Będzin i Olsztyn też lekko na plus, co na minus, abstrahujemy już od Resowi, którą żeśmy tu szeroko omówili. No dobrze, tak, Resowie zostawię, bo to jest faktycznie taki trochę ewenement i oby to był precedens, tak, taki sportowy, że to się nie powtórzy, oni się gdzieś tam będą wydobywać, ja myślę, że oni się wydobędą i zdążą, choć nie wiem, czy zdążą, na pewno nie zdążą do Pucharu Polski, tak, w tej pierwszej rundzie, żeby się załapać w Puchar Polski i teraz on chyba jest im potrzebny, jak strup na pewnej części, ale oni szanse mają, natomiast jest to takiego... Może być taki personalny, nie musi być drużynowy. Nie, może... no personalnie to chyba trochę za wcześnie. Generalnie można powiedzieć, że nie jesteśmy zaskoczeni falowaniem, formą wielu zawodników. Choć ja akurat byłem zdziwiony, że te opowieści, że zawodnicy po Mistrzostwach Świata przyjadą i że oni zafalują. Tak, ale oni powinni na początku wjechać z mega formą jeszcze, sprzedać jeszcze resztę tej swojego akumulatorowego napięcia. A padaczka to powinna się zacząć teraz, grudzień. Aha. A ja tu widziałem trochę inne, no może trenerom się udało teraz, ja może już wypadłem z technologii treningowej, może trenerom udało się ten trening wyrównawczy, no żeby oni nie wpadli w taką apatię, niektórzy zawodnicy, żeby troszkę się znowu pobudzili, że są w klubach, w których trzeba grać na maksa, walczyć. Przeszli różną drogę, kilku kadrowiczów zagrało bardzo słabo początek, zawalczyli strasznie ze swoimi słabościami, może to będzie dla nich dobre doświadczenie, bo w większości dotknęło to młodych. Szalpuk, Kwolek, Kochanowski. To jest uczenie się swojego organizmu i czytanie tego, co się dzieje ze mną, jak jestem w takim bardzo twardym cyklu i robię mega formę i mega wynik i jestem jednak zawodnikiem eksploatowanym już bardzo mocno. I teraz to pokazanie, ale ja bym nie chciał personalizować, bo to nie ten czas. Generalnie nic mnie w tej lidze, no poza tą słabym startem Asekoresowi nie. Żaden młody się na pewno szybko tu nie wybije. Żaden już niespodzianki nie będzie, bo zespoły są fajnie nasycone. Zespoły są równe, trenerzy mają z kogo korzystać. Bardziej bym skierował taką uwagę do niektórych zespołów. Zrozumcie, że macie taki, a nie inny potencjał, cieszcie się, że jesteście w plus lidze i naprawdę nie duście niektórych trenerów ani zawodników pod taką presją. Tutaj kieruję słowa chociażby do GKS-u Katowice, bo hej, spójrzcie na swój skład i też oceniajcie, gdzie, co się dzieje. To tak jakby nagle teraz Olsztyn czy inny zespół gdzieś tam z takimi aspiracjami nagle powiedział, że my w tym roku gramy o mistrza. To tak jak możemy odwrócić rolę, o której mówiliśmy na początku z Marcinem, jak to ładnie Anastazji już swój zespół umiejscowił poza ósemką, mówiąc, że dziesiąte też go zadowoli. No więc troszkę realizmu się przyda, ale ja wszystkim daję taką... Wiem, że wszyscy grać potraficie. Naprawdę lubię patrzeć, jak wielu naszych zdaniem... No, obserwuję troszkę przez syna Fabiana Ligę Rosyjską. Posłuchajcie... Techniczna katastrofa. Nie mogę patrzeć na ich mecze, po prostu zęby szczypią. Tam piłka przebita na drugą stronę powoduje, że dwóch zawodników... Panika. Otwarte złamanie, to jest najmniejsza konsekwencja. Zabijają się. Tragedia. Połowę zespołów, z którymi na razie wygrał Nowosybirsk, to wam mówię, że Bydgoszcz by sprzątnęła w godzinę. Choć Fabian mnie za to zabije. Ale znowu 2-3 jak wyszły. Czyli medal w lidze rosyjskiej Fabiana to w ogóle... Nie, ja jeszcze nie widziałem poza Zenitem tych mega. No. Czyli poszedł do słabszej ligi. Nie, bo tam są...
No, zależy jaką, co oceniamy, twój najlepszy koń ze stajni to jest twoim miarą, czy twój najsłabszy koń? Nie no, najsłabszy. Najsłabszy, no, czy oczywiście. Średnia koniku? Posłuchajcie, poczekajcie, ta trójka rosyjska tam będzie jechała, zderzymy się w pucharach, pogadamy o poziomie. Fabianowi nie będzie lekko, ten zespół ma cel, medal, ale... Ja myślę, że od 3-8 to tam też jest tak samo jak u nas. Nie no, to potem Fabian nie opowiada, że miałeś trudny sezon. Słyszysz, Wojtek mówi, że tam nie ma z kim grać. No. Tak, z tym dołem na razie, z którym grał, to jakby byli w takiej lepszej formie, ale nie, bardziej chodziło mi o tą kulturę siatkarską, to Fabian tam nie ukrywał, że na razie zasady, że tak powiem, blok obrona, czy drugi kontakt z piłką, to u nas, choć sam poziom taki fizyczny, no ale to chyba żadne zaskoczenie, no mówi, że jest ciut. Dobra, ostatnie pytanie, bo Jurkowi wypadną włosy zaraz z nerwu. A przecież miał mu wyrosnąć wszystkie te nowe. No nie wiem, zobaczymy. Słońce ci nie zjarało? Wypaliło ci tam? Słuchaj, bo nam to już tutaj nic nie musi wypalać. Ostatnie pytanie właśnie od Jurka, czy ogólnie ten sezon jest ciekawszy, poziom jest wyższy według ciebie, czy plus liga poszła do przodu, czy... Zawsze sobie daję, Marcin, tą rezerwę, nie zmienię zdania, że jednak pogadamy o pucharach po konfrontacji z innymi, co znaczy liga. To, że wyniki zaskakują, to nie jest równoważne z poziomem. Ja trochę, wiesz, jaki będę troszkę surowszy. No mi się wydaje, że niektóre mecze, przede wszystkim mocne zespoły zagrały poza Zaksą poniżej. I tu brakuje mi jakości. Naprawdę dobre zespoły i dobrzy zawodnicy muszą trzymać powtarzalność i jakość. To jest poziom. A to, że będą zmienne wyniki i nagle ten przeze mnie wymieniony GKS wygra z trzecim, a ten trzeci znowu za chwilę wygra z pierwszym, żeby pierwszy ograł, tylko żeby nie było, jak to mówimy, do zera, żeby nie było... Tylko wiesz, że teraz może być łudzące trochę porównanie w Europie, bo biorąc pod uwagę, jak do góry poszły Lube, Perugia, jak niebezpieczny może być też przebudowany, ale wciąż mocny Zenit, to jakby ta konfrontacja nadal będzie na minus, na przykład, ja wymyślam teraz, a to nie znaczy, że liga będzie nadal słaba. Nie, no słowo słaba nie używamy, dlatego chciałbym, żeby mecze były bardziej wyrównane na zasadzie takiej jakości sportowej, żeby nie było wyniku do 16 i za chwilę do 18. To troszkę widzimy w lidze żeńskiej, która, ale wiemy, bo tam grają bardzo młode zawodniczki i tam jest huśtawka nastrojów. Czym więcej wyrównanych końcówek, nawet niech będzie 3-0. Stocznia przegrała 3-0 w Zawierciu, ale tam było wszystko na styku, tam było kupę emocji, tam była fajna jakość i tam było dużo gry. Czasami jeden zawodnik zadecyduje swoim pojedynczym elementem. Ja dzisiaj mam wrażenie, że na przykład Skra tak trochę jak Piskorz się przez te różne mecze przewiła, ale parę razy była na mieliźnie i ledwo co do wody wróciła, ale gra no, tylko indywidualnymi zagraniami. Nie gra jeszcze jako zespół. To samo Jastrzębski, co było jego ogromnym atutem. No, kto gra zespołowością? Olsztyn troszkę miał problem, no, wróci Andringa, zobaczymy. Oni chcieli grać tak samo, jak grali w zeszłym roku, ale chyba nie było trochę jakby potencjału, tak, materiału takiego ludzkiego, żeby od razu to wszystko wprowadzić. Poli Buda trochę technicznie mi na razie, przepraszam, o Niko, ale warszawski zespół, no troszeczkę jakby technicznie nie jest taka, nie przekonuje mnie samą fizyką. No niech każdy zespół, ja daję pierwszą rundę, żebyśmy sobie mogli opowiadać, że nagle spotyka się, tak jak ty jesteś w piłce, AC Milan tam z Florentyną i ty wiesz, że ci mają tam lewy, a ci mają środek, a ci mają bramkarza, a ci mają trochę obrońcy. Żebyśmy mogli od razu gadać o czymś. Na razie mamy kłopot, bo dla mnie poziom to jest to, że możesz opowiadać o czymś, prawda? Że możesz dyskutować i szacować. Na razie bardzo ciężko mi przychodzi tak uczciwie szacować potencjał zespołów i gdzieś samego siebie przekonać, kto z kim czym zawalczy i czym będzie chciał wygrać mecz. Mhm. I jeśli przeciwnik jest lepszy, to po prostu tego meczu nie wygra, bo nie masz czym wygrać. Ze Stocznią, która idzie i wali ci, czterech graczy gra i oni grają, nie wiem, 12-14 asów. Z nimi nie wygrasz wtedy, ale jeśli nagle będziesz miał przyjęcie na 60%, oni nie trafią, to masz umiejętności obić ich blok, a oni grają prosto, możesz też ich zablokować. No i już się zaczyna fajna wymiana takich zdań konfrontacyjnych przez siatkę. Dobra, kończymy powoli. Słuchajcie, obiecuję, że w weekend może się pojawić pewna fajna niespodzianka, a może nawet w liczbie mnogiej niespodzianki. I nie będzie to wcale Jurek z bujną fryzurą, który powoli wraca z wakacji z Tajlandii.
Mam nadzieję, że skoro wracasz, to też jutro dostanę od Ciebie typy i jutro obstawiamy najbliższą kolejkę plus ligi. Ale słyszałem, że nie najlepiej coś trafiacie. My? Nie, przekazali mi wasi koledzy. Bukmacherzy się biją, żeby nasi do nas... Nasi koledzy dzisiaj wyśmiewali się w strefie, że trafiacie na całą rundę. Się nie znają, się boją. Przyszedł do nas Marek Magiera raz obstawiać i co? Poległ. No właśnie on to powiedział. Także jak wy trafiacie dwa, to znaczy on trafił ile? Jeden? Wojtek, układ podium. Układ podium za wcześnie. Za wcześnie. Dobra, to wy mi wyślijcie 6 numerów Totolotka, to ja wam ten podium. Dacie radę? Dobra, także czekam na typy. Na razie Jurek nie podium, a najbliższej kolejki. Szóstkę na razie sobie zróbmy cel na ustawienie. O, ja myślę, że szóstkę będzie ciężko trafić. No na razie szóstkę chciałbym też trafić. Dasz rękę uciąć, że Resowie nie nadgoni, nie będzie w szóstce? Nie, co ty, nie, no dzisiaj jest moim zdaniem sprawa otwarta, choć parę zespołów dzisiaj bym wymienił, które wszyscy nie będą. 6,49, 12, 9,34, ale to jest tylko 5 liczb, a jeszcze trzeba jedną do Totka. To może dał do tego Jacka, Śmeka, tego dużego europejskiego euro. Bierz i obstawię. Dobra, dzięki, słuchajcie, jeszcze raz, jutro obstawiamy najbliższą kolejkę, Jurek czekał na twoje typy. A w weekend, sobota, niedziela może się pojawią niespodzianki, cały czas zastrzegam się, ale mam nadzieję, że się uda. Jutro być może ważne spotkanie w tej sprawie. Trzymajcie kciuki, brzmi tajemniczo, ale nie mogę nic zdradzać. Wojciech Drzyzga był z nami po dłuższej przerwie. Wojtek, przyjeżdżaj ty do Warszawy, bo... Nie, no bądźmy trochę w takim w sferze ekskluzywu. Słuchajcie, gwiazda. Nie bufonada, ale... Dzięki. Ja już mam plus 60. Dzięki.